W tym nagraniu zajmiemy się nazewnictwem cykloalkanów z przyłączoną jedną grupą alkilową. Warto tu pamiętać o trzech zasadach nazewnictwa. Po pierwsze, małe przypomnienie z poprzednich nagrań. Nazwę cykloalkanu tworzy się poprzez dodanie przedrostka cyklo do nazwy alkanu o danej liczbie atomów węgla. Na przykład, jeśli mielibyśmy alkan o trzech atomach węgla, to byłby to propan natomiast nazwa cykloalkanu to cyklopropan jeśli zobaczysz taki wzór szkieletowy to wiesz że jest to pentan bo ma pięć atomów węgla w cząsteczce natomiast taki węglowodór też ma pięć atomów węgla w cząsteczce ale jest to węglowodór cykliczny więc jest to cyklopentan po drugie, jeśli masz przyłączoną grupę alkilową do danego cykloalkanu, to zasady nazewnictwa tych grup i sposób przyłączenia nazwy z nazwą cykloalkanu są takie same jak w przypadku alkanów. Gdy do cyklopentanu dopiszemy grupę alkilową z czteroma atomami węgla, to mielibyśmy do czynienia z butylocyklopentanem. I ostatnia ważna zasada to taka, iż w przypadku, kiedy grupa alkilowa połączona jest z pierścieniem, a jest zbudowana z większej liczby atomów węgla niż pierścień, to wtedy pierścień należy traktować jako podstawnik. Na przykład, jeśli cyklopentan byłby połączony z heksanem, na przykład w ten sposób, to nazwa nie brzmiałaby heksylocyklopentan, tylko cyklopentyloheksan. Co więcej, zobacz, że pierścień nie jest przyłączony do pierwszego atomu węgla w alkanie. W związku z tym należy podać numer lokanta tak, aby pierścień był przyłączony do atomu węgla o możliwie najniższym numerze. Więc od tej strony lokan wynosiłby 4, a od tej 3. Poprawna nazwa dla tego związku to 3 cyklopentylohexan. Skoro w tym przypadku uczuliłam Cię na podanie numeru lokanta, przy którym znajduje się grupa cykliczna, to może zastanawiasz się teraz, czemu tego numeru nie trzeba podawać w tym przypadku, w przypadku butylocyklopentanu. Otóż, jeśli przy pierścieniu znajduje się tylko jedna dodatkowa grupa funkcyjna, to zgodnie z zasadą, że grupa funkcyjna musi być przyłączona do atomu węgla o możliwie najniższym numerze, to zawsze numer węgla będzie wynosił 1. Niezależnie od tego, gdzie narysuję tę grupę. Mogę to zrobić przy każdym z tych pięciu atomów węgla. Ale węgiel, przy którym dopiszę grupę funkcyjną, zawsze będzie pierwszym lokantem. Zastanówmy się, jak można nazwać związki organiczne, gdzie grupa funkcyjna nie ma struktury liniowej, a posiada strukturę rozgałęzioną. Przeanalizujmy, jak nazwać taki związek. Tutaj już pierścień nie jest połączony z pierwszym atomem węgla w grupie butylowej. Cyklopentan łączy się z grupą butylową poprzez jej drugi atom węgla. Oba te związki mają tyle samo atomów węgla, zarówno w pierścieniu, jak i w grupie funkcyjnej. W takim razie, jak odróżnić ten związek od tego? Co zmieni się w nazwie? Z jednej strony możemy podać nazwę systematyczną. Będzie to dość skomplikowane zadanie. Z drugiej strony może przyjść nam z pomocą nazwa zwyczajowa. W nazwie systematycznej trzeba zastanowić się nad tym, jaka będzie nazwa dla tej rozgałęzionej grupy. Grupa alkilowa składa się z dwóch połączonych ze sobą podgrup. Mamy tu grupę propylową, do której przyłączona jest grupa metylowa. Grupa metylowa przyłączona jest do tego samego atomu węgla, który łączy się z cykloalkanem. Więc taka grupa to grupa 1-metylopropylowa. W takim razie nazwa systematyczna całego węglowodoru to 1-metylopropylocyklopentan. Natomiast zwyczajowo, czyli potocznie, tego typu grupę nazywa się grupą sec butylową Nazwa zwyczajowa dla tego węglowodoru brzmi w takim razie secbutylocyklopentan. Jak spojrzysz na ten wzór szkieletowy, odznacza się w nim tylko jedna grupa metylowa. W takim właśnie przypadku nadaje się przedrostek sec. Przedrostek sec powinno pisać się przy wykorzystaniu kursywy. Przejdźmy do kolejnego przypadku. Główna część... To ponownie cyklopentan, a do niego mamy przyłączoną grupę z czteroma atomami węgla. Jednak na pierwszy rzut oka widać już, że ten związek i ten to dwa zupełnie inne związki. Zastanówmy się najpierw, jak będzie brzmiała nazwa systematyczna tego węglowodoru. Ponownie trzon nazwy to cyklopentan, ale zmieni się nazwa podstawnika. Jeśli atom węgla, który łączy się z łańcuchem cyklicznym, oznaczymy lokantem 1, to wtedy grupa metylowa przyłączona jest już nie do pierwszego, a do drugiego atomu węgla. Mamy tu grupę 2 metylopropylową. W takim razie nazwa tego węglowodoru to 2 metylopropylocyklopentan. Zwyczajowa nazwa dla tego podstawnika brzmi, Grupa izobutylowa. A zwyczajowa nazwa całego węglowodoru to izobutylocyklopentan. W tym wzorze wizualnie odznaczają się dwie grupy metylowe. W takim właśnie przypadku nadaje się przedrostek izo. Przejdźmy do ostatniej możliwości: połączenia atomów węgla w podstawniku o czterech atomach węgla. Zacznijmy od nazwy systematycznej. Zastanówmy się, jak będzie brzmiała nazwa systematyczna podstawnika. Łańcuch główny składa się z dwóch atomów węgla, a do tego łańcucha są przyłączone dwie grupy metylowe. Obie grupy metylowe znajdują się przy tym samym lokancie. Co więcej, właśnie ten atom łączy podstawnik z rdzeniem związku. Główna część podstawnika to grupa etylowa. A do niej dodajemy część metylo. Grup metylowych mamy dwie, więc musimy to zapisać jako di. I jeszcze oznaczenie numeru lokanta, przy którym te grupy się znajdują. I mamy nazwę. Grupa 11 dimetyloetylowa. A nazwa węglowodoru to 11 dimetyloetylocyklopentan. Przejdźmy do nazwy zwyczajowej. Zwyczajowa nazwa tego podstawnika brzmi grupa tetrbutylowa, a zwyczajowa nazwa całego węglowodoru to butylocyklopentan. W tym wzorze szkieletowym odznaczają się wizualnie trzy grupy metylowe, a cały podstawnik składa się z czterech atomów węgla. I w tym właśnie przypadku nadaje się przedrostek tetr. Czy zwróciło Twoją uwagę to, że raz przedrostek pisałam z myślnikiem, a raz nie? Jest to pewna kwestia, którą trzeba po prostu zapamiętać. Jeśli masz przedrostek sec i tetr, piszemy je kursywą i oddzielamy myślnikiem od reszty nazwy. Natomiast przedrostek ISO piszemy nie używając kursywy ani myślnika. Po jednokrotnym obejrzeniu tego nagrania możesz mieć mętlik w głowie. Ale myślę, że jak kilka razy zerkniesz na to nagranie, to wszystkie te zasady staną się dla Ciebie bardziej przejrzyste.